Witajcie widzowie w nowym odcinku nowej serii, w której dowiecie się jak umarły postacie życia gangstera, a teraz po zmianie nazwy The Hills. W każdym odcinku opowiem o paru postaciach, jak one umarły, a wy możecie napisać w komentarzu, jakie byście chcieli zobaczyć. A teraz bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Dwayne dostał telefon od Ethana, który poinformował go o pewnym incydencie. Jadąc na miejsce, Dwayne zauważył wszystkich. A gdy dotarł, było widać głupszego, mocno postrzelonego, leżącego na ziemi. Brak pulsu, a to oznaczało śmierć. Miejsce miało zdarzenie w odcinku 75 Życia Gangstera sezonu 3. Zginął zapewne przez Ethana. Czy go zastrzelił, a może nie dopilnował dobrze ulicy? Nie wiadomo, jednak wina zapewne leży po stronie Ethana. Jezu, jak ja tu dawno nie byłem. Tutaj. Tam była Candy? O nie! O nie! Tylko nie to, widzowie! Jezu, co się stało? Candy! Ethan, co? Jak? Ja nie wiem, no. Nie, tylko nie to, widzowie! Nie, tylko nie głupsz! Dzwońcie po karetkę! Dave! Dave, dzwoń po karetkę! Może jeszcze żyje, ej! Nie. Zamiast beczyć, pomóżcie mi, cholera! Sprawdzałem, nie żyje, nie ma tętna. Próbuj dalej, nie możemy go tak zostawić! Ethan! Próbowała mu pomóc, no ale nic nie daje, nie ma tętna, nie ma nic, nie ma pulsu. Kurde! Słyszałam tylko strzał! Policja! Kurde! Odsuńcie się! Co się stało? Bezbij karetkę, szybko! Dobrze, proszę wszystkich o odsunięcie się. Może jeszcze go uratuje Ethan? Ktoś coś widział? Nic nie widzieliśmy, cholera! Medyk, dawaj szybciej! Chodź, przejmuj. Pomóż mu! Ty krzyczysz, że przejmujesz. Wszystko będzie dobrze, Candy. Wszystko będzie dobrze. Spokojnie. Co z dzieje? Przekonam przekazywać takie informacje, no... Zawsze jest to straszna tragedia. Niestety nie udało się go uratować. Ale jak to? Kolejną postacią jest Trekking, który zginął niedawno w odcinku 8 w serii The Hills przez własnych braci, czyli bractwo, zostając zdradzony. Podczas kiedy Dwayne jechał do niego, by go uratować, mając bardzo mało czasu, niestety nie zdążył. Rekin! Rekin, nie! Rekin. Co z nim? Nie żyje. Został zdradzony. Przez kogo? Przez bractwo. Co? Dlaczego? Nie mogę się do ciebie zadzwonić. Nie wiem, czemu nie odbierałeś, ale to jest już mało istotne. Chodzi o to, że... To moja wina. Bo... To ja przekazałem... Nie, to nie jest twoja wina. Właśnie nie. Jest moja wina. Nie. Jay, to ja dostarczyłem rekina do tamtych ludzi, bo myślałem, że są po drugiej, po dobrej stronie. A to oni od samego początku szykowali śmierć rekina. Kiedy rekin spełnił ich wymagania, wystawili na niego wyrok śmierci. I zgadnij, kto mu pomógł w tym. Oczywiście rekin był niewygodny dla mojego brata, jak i całe bractwo. Nie wiem, z jakich przyczyn Rax Warczywal za wszelką cenę próbował wybić wszystkich z bractwa. Pamiętasz to, co na wyspie wtedy byłem? No. No. Rax miał jakiś konflikt, o którym chyba nigdy się nie dowiem. Następnie możemy przejść do Logana, który umarł, poświęcając się dla Dwayna, bo to właśnie tylko i wyłącznie Logan poprowadził serię życia gangstera dalej. To właśnie dzięki niemu Dwayne może iść naprzód i osiągać więcej. Zginął on podczas strzelaniny z Ghostem w odcinku 332, czyli ostatnim odcinku życia gangstera 3. Logan! Masz... Nie! Nie dawaj mi zastrzyku, Logan! Uratuj się! Logan, nie! Logan... Zajmij się moim dzieckiem. Logan, nie, proszę, o nie! Logan! Logan... Wade. Nie żyje. Poświęcił się... Sreny. Dla mnie. Logan... Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, widzowie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka oraz suba i napiszcie w komentarzu, jaką postać byście chcieli zobaczyć następną.